21:15. Klasykowi dziękujemy już. Ściągnę, odłożę wędkę, zarzucimy drugą z gruntu. Na pele 14 mm kryl. Okej. A tutaj założę przygotowany przypon z pelecikiem większym. Okej. Zestaw. Więc drodzy widzowie, noc minęła. Karol, powiedz co i jak. Nie wyspałem się. I ryb nie było. Pole szczyku złapaliśmy, złowiliśmy. I w sumie to było na tyle. No. Tak, słyszeliście, po jednym leszczyku. Ja z gruntu leszczyka. I Karol na spławik leszczyka. I to wszystko z dzisiejszej nocy. Rano jedną zwinęłem z powrotem. Gająca szczytówka i dała mi już 3 leszczyki i niedużą płotkę. No i powiem, że tragedia, tragedia z nocy. No ale wędkujemy i zobaczymy co i jak. Będzie z samego rana, ale jednym słowem tragedia, tragedia, tragedia z tymi rybami, po prostu bardzo słabo, bardzo. Wędkujemy, no i zobaczymy co przyniesie dalsza część mojego filmu, jakie ryby na końcu złowimy. Więc zostańcie jeszcze ze mną i zapraszam na dalszą część filmu z rana, jak to będzie wyglądało. Też robaka. Robaczka? Co chciałeś? Rzuć mu. Hop. Rzuć mu jeszcze jednego. Hop. Co? Żeby te ryby brały jak ten, nie? No. Ale widzisz, nie zjadł. Nie zjadł. Zanosi gdzieś do domu. Czy gdzieś, nie boi się nic. No, łapie i zanosi. Wycięłem komuś. Jeszcze chcesz? Poczekaj, ja mu rzucę. Hop, hop, hop. Zobaczcie. Dobra, zbiera. Zobaczcie ile. Jak układa wszystko? Jak układa po kolei, zobaczcie ile białych robaków. Aż mu się wysypują. Nie? Zobacz, nie je, nie je, tylko... Za... Nie je. Nie do wiary. Patrz, całą gębę ma. Nie leć. Już, nie ma. Leć. Zobaczcie. Zobaczcie. Mało masz? Jeszcze? Zobaczcie. Napakuję już. Zobaczcie ile ma białych robaków. Dobra, ten sposób też się nie sprawdził. Aż mu wylatują. No. Nie do wiary, że to taką paszkę i tyle potrafił zebrać. Zobaczcie ile ma. Całą gębę.
się nie boi. No, to przyniesie zdobycz, nie? No. Może mały ma. Na pewno. No jak nie je, tylko wiesz, pakuje prowiant. Trzymaj. Trzymaj, no. No zbieraj. Dobra. Klasyk, tylko dzisiaj klasyk robi robotę w postaci niedużych leszczyków. Ale co zrobić? Czwarty raz przyleciał, no dwa skubnął teraz. I co, nie ma? Dobry sępik. Masz. Czwarty raz i ostatni. No, zbieraj, zbieraj. Nie można po prostu tak sępić cały czas, nie można. Teraz cię wysłuchuję. Teraz wysłuchuję, tak. Para się jeździ. Cztery razy dostawałeś. Cztery razy to stów... Albo dostawałaś. Dostawałaś, stówkę konkretnie wzięłaś, wiesz o tym? No. I co, i słucha dalej. No teraz... Sobie z tego nie robi. Teraz ci zrobię zdjęcie, to proszę się nie ruszaj. To może jeszcze dostaniesz. Jak pozuje? Proszę bardzo, jeszcze, proszę. Się, jeszcze się umyję. Proszę bardzo, jeszcze, proszę. Się, jeszcze się umyję. Tak, i po, teraz fotkę, proszę. Wyczyścić zdjęcie. Ja tu mam. Mam białe robaki tym razem i na białe nic. Na kolorowe nic, na czerwone nic, na kukurydzę nic. O coś zahaczyłem. A to wy...
Dobrze, masz. Za to, że ładnie pozowałeś, pozowałaś. Masz ostatni, piąty raz, tak? Trzymaj nagrodę i zbieraj. Zbieraj. No teraz je. Zjadł. No pierwszy wiesz. A, muszę pierwszy spróbować. No. Spróbować, jakaś tak. Lipa. Czy czasami nie banany. Czy nie zatrute. Czy nie zatrute, ja tak. Zapozował. Jakby zdech, patrz. Robak uciekł i nic. Bez racji. Co za ptak? No, ruszył się. No jedz, jedz, szam, szam. Bo on pozuje teraz. No, on widzi chyba. Co tu się kroi? Za fotkę robaka. Tak, za fotkę robaka. Szam, że jest szam. Okej. Okay. Karol, gorzej jak on jakiemuś wędkarzowi tam w pudełko to ładuje. To tak też może być. Wiesz. Taka ustawka. Ustawka taka. Ktoś z rana robaków nie kupił w niedzielę. Przyjechał na ryby z ptaszkiem. I mówi, ptaszka. Idź tam do tych jeleni. I wiesz, nas tak przerabia. Tu niby do zdjęcia, tu niby tak. Tak, tu tak, tu a tak. Się, a robaków nie ma. Nie ma. A robaków nie ma. Pięć razy, nie? Uh-huh. Piąty. I przyleci jeszcze raz. A my wędkujemy. Próbują coś jeszcze złowić. Kolega zrozumiał chyba, nie? Bo co za dużo to nie zdrowo. Bo widziałem jak się patrzał i tak, nie? I słuchał. Zawiesił się i słuchał. Co mówimy? Ale ładnie stanął na... No ładnie. W kawałku drzewa. Tak. I prosił wręcz. Kolejna ryba. Okej. Ale widzisz, klasyk. Klasyk. Pinka. Niewielki. Lesio. Więc coś jest na metodę, prawdopodobnie będzie leszczyk. Widziałeś jak pojechało? W końcu druga ryba, drodzy Państwo. Tylko zobaczymy co. Na 14 mm warfelesa. Będzie leszcz. Na karpia to nie idzie, bo by biło. Ładny leszcz. Ładny leszcz, drodzy Państwo.
To już taki największy dzisiaj. I rybka zaliczona. To już taki fajny pan Lesio. Zobaczcie. Zobaczcie. Zestaw splątał się. A więc taki najładniejszy dzisiaj. Zobaczcie, taka łopata do wspólnego zdjęcia i ona była złowiona na Domblesa z torebką PVA, tak jak pokazałem to na zdjęciu, zobaczcie. Smak, czosnek, więc tak, pasta, jak widzicie w podajniku. Teraz gumka. Oraz przynęta. Zestaw Trigalic Bungee. Tak się to prezentuje. Jeszcze całość damy. Trochę polejemy. I to dało nam największego leszcza, jednego. Okej. I to zapniemy. I tak się prezentuje zestaw. A więc kolejna rybka
pomału się pakujemy, ale jeszcze trochę będziemy wędkować, tylko tak, żeby już mniej było i prawdopodobnie kolejny leszczyk podbierzemy go tak mniej więcej, bo już podbiera suszę. Zobaczcie, drodzy Państwo. Kolejny leszek na pinkę. Ok, więc mój dorobek. Dwie ryby na metodę, reszta klasyk. I zobaczymy, jak to wygląda. To jest mój dorobek, drodzy Państwo. I tak prezentują się moje ryby. Dwie ryby nie trafiłem, jedną przed chwilą i jedną wcześniej, ale ponad 10. Ok, więc ryby, zwracamy im wolność. Największa ryba ma 49 i taki odpływa. Płyń. I reszta rybek. Z dzisiejszego wypadu. Ok. No i tak to leciało. Poczekam, aż wyschnie siatka i niedługo będziemy kończyć. A więc ryby wypuściłem. Kolejny jakiś nieduży, prawdopodobnie leszczyk. Na zakończenie. Nie, zeszedł. Zeszedł. No ale przerzucamy, tak aby nam siatka tam podbierać wysych. I dalej rzucamy na mieszankę z Marcela. Już chodź, 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 siódmy raz. Ptaszek przyszedł. Dobra, jak już wybierze, bo i tak już ostatnia wędka, czekam, aż siatka wyschnie, więc będziemy kończyć. Powybieraj już sobie. Siódmy raz wybierz sobie już. Wybieraj, wszystkie wybierz. Na zdrowie. Siódmy raz, ostatni. Wybierz robaczki, a zanętę zamrożę.
Jeszcze ci mało, ósmy raz przyszedł. Dobra, zwijamy już to. No i drodzy widzowie, Karol, mówisz coś? Dzisiaj chyba zostawię ten wypad bez komentarza, zupełnie, bo nawet nie wiem, co mam powiedzieć. No to drodzy widzowie, jest taki temat. Leciało tutaj, jak widzieliście. Jakieś tam rybki były, ale szału nie ma, tragedia. Ptaszek wyjadał robaczki i tak to leciało. Dziękuję wszystkim za subskrypcję kanału, lajki, komentarze. I do następnego. Siema Pyza wraz z Karolem. Siema Narka. Jeszcze ci mało, jeszcze ci mało. Poleciał. Jeszcze mu mało. Okej. Zawijamy się. To wsypę do zamrażenia. I tak to leciało. Okej. No to cześć ptaszku. Pozbieraj sobie pomalutku baja. Pojadłeś, myślę, że nakarmiłeś rodzinę. Jest pytkę. Do następnego, ptaszynko. Trzymaj się zdrowo, ciepło i dalej karm swoje potomstwo.